Dzień dobry kochani, witajcie. Dzisiaj mamy odcinek specjalny, ponieważ mamy Black Friday. No i tutaj Jungle Boogie też się musiało włączyć oczywiście w akcję. Przez cały tydzień mieliście promocję każdego dnia na inny gatunek roślin. Pięknie tutaj, zwłaszcza chyba hoje i filodendrony cieszyły się waszym największym powodzeniem u was. No a dzisiaj mamy, w ten weekend mamy kumulację tej naszej akcji Black Week in the Jungle. I w sobotę i w niedzielę do północy macie wszystkie rośliny, co tylko sobie wymarzycie, wszystkie rośliny 25% taniej. Więc oczywiście trzeba korzystać jak najbardziej, bo czarny piątek zdarza się raz do roku. Taka duża obniżka w dżunglu też zdarza się mniej więcej raz do roku albo i rzadziej, także korzystajcie. Wszystkie dowolne rośliny 25% do północy w niedzielę. No i dzisiaj chciałabym z wami się troszeczkę przespacerować po magazynie, bo ja też dzisiaj sobie zrobię jakieś zakupy, a co? Wezmę sobie zaraz swój taki koszyczek, tak w cudzysłowie, i się przejdę tutaj, też sobie coś wybiorę i przy okazji wam pokażę co ciekawsze okazy, które tu jeszcze mamy w magazynie na półkach. No i też sobie zbierzemy zamówienie Black Weekendowe, takie akurat z dużymi roślinami, bo bardzo prosiliście, że chcecie zobaczyć, jak pakujemy duże rośliny. Więc zaraz sobie też takie zamówienie z większych roślin zbierzemy i zobaczycie, jak się tutaj je u nas pakuje, jak to wygląda, zanim do was roślinki dotrą. Zapraszam. O, co tu moją uwagę przykuło na początek? Piękny filodendron Ring of Fire. Oj, one tutaj są w kilku rozmiarach i są wszystkie przepięknie wybarwione. To wam polecam bardzo, bo naprawdę są przepiękne, a one do niedawna kosztowały straszną furę pieniędzy, a w tej chwili naprawdę to jest cena bardzo, bardzo więcej niż przyzwoita. Tutaj jeszcze mnie kusi akurat rafidoforka, bo w nowym mieszkaniu nie mam rafidoforki. O kurczę, chyba zląduję do koszyka, popatrzcie na to. Rafidofory to są rośliny, które tak jak monstery, szalenie szybko rosną. Ta już bardzo woła o palik, bo one potrzebują palika, bo mają trochę zbyt sztywną łodygę, żeby się tak na maksa zwieszały. Dobra, bach, biorę do koszyka. To mój pierwszy zakup, bo jest naprawdę fajna i wielka. Jeszcze jakbyście chcieli, to tutaj została. No jest też druga fajna, to jest Rafidofora tetrasperma, a jakbyście chcieli, to jeszcze jest dekursiva, też bardzo ładna. To jest jeszcze młoda roślina, ona ma takie liście jeszcze dziecięce, przejściowe, jak ona urośnie, to te liście są takie wielkie jak u Monstery Deliciosy i też no w sumie dosyć podobnie powcinane, chociaż kolor jest o wiele ciemniejszy, też jest bardzo ładna roślina. Jeszcze tutaj, o, to mnie też kusi. I może was też skusi, bo on tak się ostał jeszcze, słuchajcie. To jest filodendron Cream Splash. To jest taka perełka, którą dosyć ciężko upolować. Bardzo rzadko się pojawia w sprzedaży. Jest podobny do Brazila, ale jednak to wybarwienie jest inne. Więc no, myślę, że tutaj warto się skusić, bo jest naprawdę piękny. Jeszcze chyba dwa albo trzy, dwa chyba są ostatnie. Bardzo ładne. Też mnie kusi. No, cenę ma sporą, ale no 25% w dół, no to może to jest właśnie dobra okazja, żeby się skusić. Jest też, słuchajcie, Paraiso Verde, bardzo ładny. One są w dobrej cenie, 89 zł kosztują takie duże sadzony, no i plus oczywiście jeszcze ta zniżka, więc też wam polecam waszej uwadze. Są ładnie wybarwione i takie zacne, mocne te sadzonki, całkiem już spore. Co tutaj jeszcze? Dużo jest ciekawych rzeczy, tak mi ciężko aż wszystko bym wam pokazała. Ciężko mi tutaj się zdecydować. A może takie malutkie krystalinum? Też jest, już widzę, że nawet zdążyły urosnąć, odkąd tu do nas przyjechały. Rosną bardzo szybko, mają duże liście. O, ten to ma jeszcze w ogóle większego. To jest kawał rośliny, który naprawdę mega szybko zasuwa.
Też by już jej się przydała na pewno większa doniczka. Może ja sobie takie krystaliny małe wezmę. No, w sumie, jak tak ładnie, szybko rośnie, to może jej się skuszę. Weźmiemy, tak jak w tym, tak jak w przymierzalni, zrobię sobie ten, nie wiem, czy tak robicie, dziewczyny, jak mierzycie ciuchy, że macie wieszaczek, tak, nie, nie wiem, to ja też tak sobie zrobię. A polecam też waszej uwadze te monsterki, jeszcze trochę ich zostało, bo ja ich zamówiłam strasznie dużo. Słuchajcie, ostatnio, to na poprzedniej dostawie, opolowałam bardzo tanio monstery, 29 zł taka monstera, jeszcze do tego 25% w dół, no to sobie policzcie, tak? 1/4 to jeszcze 7, 20 zł z groszami będzie was kosztowała taka duża monstera, więc myślę, że warto, bo są ładne sadzonki, chyba po dwie są w doniczce w ogóle. Ja sobie taką kupiłam, od razu przesadziłam, zapalikowałam. Możecie też wpaść na ten nasz drugi kanał Parantela i tam sobie zobaczyć, jak to robiłam i będę mieć swoją monsterkę. Wam też polecam, no bo w takiej cenie to naprawdę nie można po prostu nie kupić. No i jeszcze bardzo mnie kusi ten Polypodioides, bo to jest przepiękny filodendron. Ma bardzo ładny pokrój, ładne te listeczki. Też mnie szalenie kusi, zastanawiam się, czy się na niego nie skusić. I wam też polecam. Zobaczcie, zobaczcie, kochani, na te liście. To jest po prostu coś niesamowitego, jak on tutaj wygląda pięknie. I on też jest z tych, które tak szybko rosną. To jest taki liściak za liściakiem. Nie wiem, nie wiem, muszę to jeszcze przemyśleć. Szymon, chcemy nowego filodendrona? Ty na pewno chcesz. Mówi, że nie. Nie wiem, nie rozumiem zupełnie. Ja ostatnio wzięłam, mamy też fajne takie skrzydłokwiaty gęściutkie. Ja sobie ostatnio wzięłam też skrzydłokwiat, coś mnie naszło. No, tylko jeszcze mu nie znalazłam miejsca i na razie stoi u nas, słuchajcie, na tym ociekaczu ze zlewu. I Szymon po prostu 3 razy dziennie robi mi dziką awanturę, że tam jest skrzydłokwiat i mówi, że go wyrzuci, a ja mu mówię, że on musi dojrzeć po prostu, że on szuka miejsca w domu. No, ale gdzieś go w końcu przeniosę, wam też polecam, bo skrzydłokwiaty są szalenie fajne, bo to są rośliny bardzo proste w uprawie, niedrogie, a gęste. I one robią taką, ostatnio mnie pytaliście, jak zrobić taką, zresztą planuję taki film dla was, jak zrobić dżunglę tanim kosztem i bezwysiłkowo. Taki odcinek wam też przygotuję. No i na pewno skrzydłokwiat się w tym zestawieniu znajdzie, bo to jest roślina, z którą każdy sobie poradzi. Jest niedroga, nie trzeba dużo się z nią starać i taka właśnie jest, że robi szybko robotę, bo jest gęsta. Muszę wam też pokazać majoi, bo nie wiem, dlaczego on jakoś wam umyka, słuchajcie, musicie się poprawić. Bo pamiętam, że jak mieliśmy majoi, kurczę, z Azji ciągniętego za kupę pieniędzy z drugiego końca świata, to znikał po prostu jak zaczarowany. A tutaj macie taką wielką już roślinę, pięknie rozrośniętą, w bardzo dobrej cenie. Moi drodzy, proszę się poprawić, przygarnąć majoi, bo jest bardzo ładny. Zobaczcie, jakie ma ładne, duże liście, jeszcze fajnie tak na czerwono od spodu ubarwione, ma czerwone łodygi, trochę jak Homalomena Megi, to jest ten kolor. No jest piękniusi, jest piękniusi. Chciałabym już, żeby go ktoś przygarnął, będę za nim tęsknić, ale mi szkoda, że on jeszcze tak tutaj sobie bezpańsko czeka na swoją kolej. No i jeszcze jest coś fajnego, jest trebij na paliku, taki dosyć ładnie rozrośnięty. No i tutaj właśnie, zobaczcie, są te takie ciekawe paliki. One ostatnio też się pojawiły u nas w sprzedaży. I właśnie jak sobie wejdziecie na tą naszą parantelę, no to też możecie zobaczyć, że tą monsterę też na takim paliku sobie przywiązałam do takiego palika. I powiem wam, że dosyć ciekawe mi się te paliki wydają, bo widzę, że tutaj bardzo ładnie korzenie powietrzne się w nie wczepiają. Bo z tymi palikami takimi klasycznymi z włókna kokosowego jest trochę tak, że tam też się rośliny powczepiają. Jak mamy rośliny w szafie, gdzie jest wilgotność 90%, to one w tych palikach kochają się wczepiać i te korzeniska mają ogromne. I jeżeli bardzo się pilnie, tak mówię już o warunkach takich domowych, jeżeli się pilnie spryskuje ten palik, no to one też się ładnie wczepiają. Natomiast jak nie spryskujecie palika i on jest suchy, to tak średnio na jeża te korzenie tam się chcą wczepiać. A widzę, że tutaj w ten palik się wczepiają o wiele chętniej.
Więc no, polecam waszej uwadze zarówno piękne, duże trewi, jak i same te paliki, bo mnie to dosyć zainteresowało. No i słuchajcie, ja nie wiem też, jak to jest możliwe, ale po prostu ciągle tu stoją jeszcze dwa Epipremna Skeleton Key. Też, słuchajcie, uważam, że powinniście się poprawić. Zwłaszcza teraz na promocji, słuchajcie. Jak zbieracie Epipremna, no to koniecznie takiego trzeba. Zobaczcie, jakie on ma ciekawe te liście. Tutaj widać na szczycie palika, że już te liście, które są takie właśnie bardziej dorosłe, no to tracą część blaszki liściowej, zwłaszcza w tej dystalnej części. Ta blaszka zanika, redukuje się i faktycznie roślina wygląda jak taki klucz starego typu, albo właśnie jak sam taki szkielet. Świetny, świetny efekt, mi się to bardzo podoba. Bardzo wam polecam te epi, bo są naprawdę piękne. No i jeszcze mnie tutaj kusi bardzo, są ładne, gęste marble i się zastanawiam też nad nimi dzisiaj, bo marbli mam wprawdzie dużo, ale no nie wiem, zwalczę jeszcze pokusę, może mi się uda ją zwalczyć i nie brać. No ale zobaczcie, jakie ładne. Dobra, na razie będę dzielna i odłożę. No i też trebi są takie ładne, słuchajcie. A trebi też mnie zawsze kusi. Ale długaśne, gęste, piękne. No dobra, postaram się być dzielna i nie brać pnączy, ale pewnie i tak na końcu tu wrócę, jak znam życie. O, tu jeszcze widzę pięknego Pluto. Już mnie tu Szymon oczywiście życzliwie natychmiast poprawił. Nie chodziło mi o filodendrona Pluto, bo to jest oczywiście biliatię, tylko o pieska Pluto, bo mi się zawsze one kojarzą z głową psa Pluto. Ale faktycznie przecież jest też taki filodendron. Bardzo piękne pomarańczowe łodygi. To mi się najbardziej w nim podoba. I to też, że ma takie super wydłużone liście i bardzo grube. Piękne jest. Wiecie, z czego naprawdę warto skorzystać teraz na tej promocji? Z aglaonem. Dlatego, że aglaonemy są dosyć drogie. No więc warto, a wiem, że je kupujecie bardzo chętnie. No i sobie myślę, że no gdzieś tam ta cena może być czasami barierą, więc chyba warto skorzystać, że dzisiaj są 25% taniej, no bo to są jak na tak niewielkie rośliny, no to one zazwyczaj 80-100 zł kosztują. Więc warto skorzystać, a jest naprawdę ich sporo jeszcze, we wszystkich kolorach, są zielone, słuchajcie, białe, czerwone, proszę bardzo, różowe, po prostu wszystkie kolory świata, które chcecie, to możecie je odnaleźć w aglaonemach, więc bardzo was zachęcam, żeby sobie w tych aglaonemach poszperać i powybierać i właśnie skorzystać z tej promki, bo to są faktycznie dość drogie rośliny. No i też maranty, mamy sporo marant, słuchajcie, są i te klasyczne Fascinator Tricolor, takie już duże, rozrośnięte. Mamy też maranty Lemon Lime, zobaczcie, jakie gęściutkie. Dlaczego by sobie nie sprawić takiej pięknej maranty Lemon Lime? Może ja też sobie sprawię taką marantę Lemon Lime. Kurczę, to ja nie powinnam tu pracować, to nie jest dla mnie dobra praca. Muszę cały czas po prostu wzmacniać swój charakter, powstrzymując się od kompulsywnych zakupów. Ale pocieszam się tym, że wy pewnie macie tak samo. Dalej, jeszcze jest fajne, a ja was to jeszcze wodzę na pokuszenie. Dobrze wam tak. Mamy fajne Syngonium Motlet, bardzo też ładne sadzonki, też w niezłej cenie. Zobaczcie, jak są fajnie pokarborfane i ładnie wybarwione. No i też z takich ciekawostek, które też wam tak czasem umykają, to taka jest trochę niedoceniana roślina, to jest Philodendron Black Cardinal, który ma bardzo ładne wybarwienie, słuchajcie. On jest taki, no nazwa jest Black Cardinal, no może aż całkiem black to on nie jest, ale jest taki ciemnobrązowy, w taki karmel trochę wpada. Bardzo ładny. I to jest Philodendron, który rośnie naprawdę dużo. Ma wielkie, gigantyczne liście. Rośnie dosyć szybko, nie jest jakiś przesadnie kłopotliwy, aczkolwiek trzeba mu szybko wymienić podłoże i powinien rosnąć w bigosie zdecydowanie i bardzo nie lubi przelewania, więc na to uważajcie. No i tu myślę, że w imieniu Szymona muszę wam pokazać, bo to jest jego ulubiony filodendron, Fatboy, bardzo prosi już o nowy dom, słuchajcie. Prosi o nową, większą doniczkę, o bigosik, o palik. Jest piękny, jest duży, ma super grube łodygi, jest bardzo tani.
I jeszcze dodatkowo na prące. I to jest jedna z ulubionych roślin Szymona. Zawsze na tego fatboya się po prostu nie może napatrzyć. To mu się podoba, że ma takie grubaśne łodygi. Moi drodzy, skandal. Obrażam się na was. Ja tu zobaczyłam, że jeszcze są czitachy. Jak to jest możliwe? Proszę szybciutko czitachy wkładać do koszyków. One są piękne. To jest naprawdę jedna z ładniejszych roślin, które ja w tym roku w ogóle widziałam. Koniecznie, koniecznie. Są bardzo ładne, są w dwóch rozmiarach. Jedne są naprawdę niedrogie, one kosztują 99 zł minus promocja. No to kurczę, 75 zł za taką dużą, piękną Diefenbachię, wspaniale wybarwioną. Proszę, moi drodzy, natychmiast do koszyczków. No a jeszcze wam chciałam polecić trzy proste w uprawie Calathea, żeby też może dzisiaj właśnie sobie skorzystacie. Jest Calathea Beauty Star, jest Calathea Makojana i Calathea Ornata, inaczej Sanderiana. To są trzy takie proste w uprawie Calathea, które dosyć łatwo się z nimi idzie dogadać. Nie są takie bardzo rozkapryszone i znoszą trochę bardziej suche powietrze. Więc ja wam polecam, jeżeli chcecie spróbować z Calatheami albo coś wam kiedyś nie wyszło z nimi, no to z tymi jest szansa, że się dogadacie. I wiecie co? A co tam? Strasznie dawno nie miałam Calathei. Nowe mieszkanie, nowe porządki, nowa ja. No i na pewno warto skorzystać jeszcze z promocji na Anthurium Villenaorum, bo no wiadomo, bardzo opłaca się korzystać z promocji w przypadku takich droższych roślin, bardziej kolekcjonerskich, no bo tutaj największa kwota zostaje wam w portfelu. Także bardzo zachęcam, jakbym miała wybrać, to tego bardzo polecam, bo są duże sadzonki, mocne, ładnie rozrośnięte i po prostu zobaczcie, jaki jest przyrost względem tych pierwszych liści, jak już te kolejne wyrosły duże, to widać, że ta roślina będzie rosła szybko i na potęgę, także to wam mega polecam. Dobra, ja dobiorę sobie jeszcze jakieś osłonki fajne do tych moich roślin i przyjdziemy, zbierzemy, tak jak wam obiecałam, duże zamówienie i zobaczycie, jak się to u nas pakuje. No, ja już mam swoje wybory, mam nadzieję, że wy też znajdziecie coś dla siebie z naszej Black Weekendowej oferty. Kochani, miłego szperania, miłych zakupów i przechodzimy do pakowania. Taka wielka, rozłożysta Calathea orbifolia, no i jeszcze Campylinet, bo to właśnie na Black Friday ktoś sobie skorzystał. No, to działa. Pierwszy etap pakowania to zawsze oczywiście staranny jeszcze przegląd roślin. Dziewczyny bardzo dokładnie sprawdzają, taki robią drugi rzut okiem, czy tam na pewno nie ma jakichś chorób, jakichś insektów, czy coś się nie zaplątało. Usuwają ewentualnie jakieś brzydkie liście. Jeszcze czasami przecierają rośliny, żeby ładnie się błyszczały. Więc taka jest druga kontrola, żeby był ten double check, żebyście na pewno dostali zdrowe roślinki. Następnie zawsze zabezpieczamy podłoże, żeby się nie rozsypało w paczce, bo to zawsze was bardzo denerwuje, że jest pełno ziemi gdzieś tam, więc u nas tego nie ma. Zawsze starannie zabezpieczamy właśnie tą ziemię, żeby się nie wysypała. Następnie dalsze części zależą od pory roku. Jeżeli jest lato, no to raczej rośliny idą tylko od razu w kartonik, w taką rureczkę, żeby gdzieś tam się nie pouszkodzały w transporcie, nie poobijały jedne o drugie, żeby nie było uszkodzeń na liściach. Natomiast jeżeli tak jak teraz jest już chłodniejsza pora roku, to najpierw jeszcze są owijane w piankę, żeby było im cieplutko, żeby jechały do was jak pod kołderką. Następnie jeszcze właśnie w ten kartonik, żeby były sztywne, żeby się nie poharatały po drodze, żeby dotarły do was w jednym kawałku. No i następnie oczywiście pakowane są w karton i jeszcze jakieś ewentualne
luki między nimi wypełniane są bądź papierem, bądź chrupkami takimi biodegradowalnymi. I oczywiście zimą dodajemy też zawsze ogrzewacz po to, żeby rośliny nie zmarzły po drodze, żeby dotarły do Was cieplutkie. On działa do 40 godzin, a kurier dociera do Was w 24, więc spokojnie tutaj możecie odebrać od nas jeszcze ciepłe, jak bułeczki z piekarni roślinki. Tell you that I'll miss you. I'll miss you if you